tradycyjnie zaczniemy od pytań naszych drogich patronów i księżna Myszkinowa. Dzień dobry. Pytanie do pani Klementyny. Zakładając, że trwa wojna o poglądy i obyczaje, pani wojnę wygrywa. Jak wygląda rzeczywistość kolejnego pokolenia? Jak daleko sięga pani wyobrażeniem? Mnie się wydaje, że taka rewolucja zawsze zjada swój ogon, że urośnie nam kolejny Artur i powie, odebraliście nam nawet bunt. Chodzi tutaj, myślę się, o bohatera Tanga Mrożka. A stary porządek wróci sinusoidą historii i zatańczy tango. Pytanie drugie. Czy uważa pani siebie samą za destruktora czy konstruktora? Pozdrawiam obie panie. Pozdrawiamy również. To zacznę od pozdrowień. Również. Destruktorka czy konstruktorka? Ani się nie czuję destruktorką, ani konstruktorką, raczej moderatorką, jakąś usprawniaczką, czy pasem transmisyjnym do czegoś lepszego niż tym czy tamtym. Nie mam zamiaru ani burzyć niczego, ani budować, nie jestem inżynierem, więc nie myślę w takich kategoriach, ale chciałabym, żeby było lepiej po prostu. To nie jest chyba kwestia ani burzenia, ani wielkiego budowania, tylko próby znalezienia takich rozwiązań, które będą lepiej służyły ludziom. Jeśli musimy już tutaj żyć i jakiś czas pobyć ze sobą, to trzeba znaleźć takie warunki, żeby wszystkim było jakoś względnie dobrze. No tak teraz, uważam. Zupełnie jakby... No i teraz wszystkim, jeżeli są takie różnice, to to będzie dla jednych dobre. Wiecie pani, jeśli chodzi o aborcję, to jest sprawa bardzo prosta. Wystarczy, że jedna osoba podejmie swoją decyzję taką, że jej dokonuje, a inna, że jej nie dokonuje. To jest bardzo proste. Ta, która dokona aborcji, nie będzie mówiła tej, która nie chce jej dokonać, że ma właśnie przerwać tę ciążę. I to działa w drugą stronę. To jest bardzo proste. Po prostu zajmiemy się swoimi rzeczami, starajmy się być względnie okej dla pozostałych, ale nie wchodźmy aż tak daleko. To nie jest potrzebne. Potrzebne nam są jakieś dzisiejsze, zwłaszcza w XXI wieku, jakieś religijne przekazania, które będą nam ministrować, ponieważ mamy już kodeksy, mamy różne inne jakby podręczniki. W szkołach dzieci są wychowane też do jakiejś przyzwoitości i tak dalej, poprzez bycie razem, poprzez jakieś wspólne prace i tak dalej. Niepotrzebne nam są przekazania, że nie musimy się kierować aż religijnymi przekazaniami. Mamy zupełnie cywilne, świeckie zasady również dobrego współżycia, nie krzywdzenia siebie nawzajem. To wystarczy. Nie uznaje pani dekalogu? Uznaję dekalog w tej mierze, w jakiej mówi on, że po prostu się nawzajem nie krzywdzić. Mm-hmm. I tyle. A ta pierwsza część pytania, że tutaj pani Myszkinowa stwierdza, że trwa wojna o poglądy i obyczaje, mm-hmm. pani wojnę wygrywa. Tak, to znaczy ona tak zakłada, że jak wygrywam... Tak, pani wojna wygrywa. Okay. I jak wtedy właśnie będzie wyglądała ta rzeczywistość kolejnego pokolenia? I jak daleko sięga pani wyobrażeniem? Ja jestem bardzo zadaniowa, więc ja to widzę tak rozpisane nawet w konkretnej ilości lat. Kiedy śledziłam te organizacje fundamentalistyczne, oni gdzieś około 2013 roku spisali sobie nawet taki harmonogram tych zadań i określili, że mniej więcej potrzebują 10 lat, żeby to osiągnąć. Więc od 2013 mamy czas do 2023 roku. Oni też są świadomi, że nie są w stanie, nie osiągają tego, co by chcieli. Znaczy w Polsce rzeczywiście w ostatnim roku to osiągnęli więcej. Natomiast jakby sumarycznie, na przykład, bo to też dotyczy Stanów, bo to są organizacje międzynarodowe, są to organizacje amerykańskie, europejskie, są wpływy rosyjskie. Więc to wszystko Ameryka Południowa. Więc sumarycznie oni nie są w stanie osiągnąć, nie osiągnęli, wygląda na to, tego, co sobie zamierzali. Więc w 2023 roku, jeśli to również będą wybory na przykład w naszym kraju, to może dojść do jakiegoś przełomu wedle ich szacunków. Czy one będą rzeczywiście realistyczne, to ja nie wiem, ale ja założyłam, że... Tylko to zakładałam jeszcze wcześniej, że rzeczywiście w ciągu pięciu lat uda nam się jakby przesunąć te rzeczy. I one, jeśli chodzi o społeczeństwo, są bardzo przesunięte do przodu. Ludzie, społeczeństwo polskie, ja mam właśnie zawsze problem z tym, jak Polska jest odbierana w mediach opisywana zagranicznych, kraj katolicki.
Jaki kraj katolicki w tym momencie tyle ludzi opuszcza Kościół, rezygnuje. Statystyki pokazują, że coraz mniej chodzi. W seminarium nie ma kandydatów. Już się okazało, że był kryzys w tym roku, że po prostu nikt się nie zgłosił. Nigdy czegoś takiego nie było. Tu się dokonała ogromna zmiana. W głowach ludzi jest już zupełnie inaczej niż kilka lat temu. Problem jest tylko, że mamy władzę taką, jaką mamy, która jakby przekonuje nas, że wciąż jest tak samo, jak było. No nie jest już tak samo. My już chcemy czegoś innego. No tak, tylko że ta władza jest demokratycznie wybrana. Ja już o tym nie mówię. Czy to się da zgrać w tym 23, że te dwa pragnienia i te dwa kierunki się znajdą jakieś wspólne wreszcie, jakąś wspólną ścieżkę? To jest wielki znak zapytania, ale to mówię o dwóch różnych rzeczach. Mówię o rozwoju społeczeństwa i mówię o świecie politycznym. One nie zawsze niestety idą razem. I tam zawsze będą sinusoidy i zawsze coś będzie zakręcało. I to jest taki heglowski świat, że przychodzi rewolucja i kontrrewolucja i tak dalej. Więc przypuszczam, że ludzkość będzie wciąż szła w takim trybem. Aczkolwiek pomimo tego trybu postęp jest czyniony w rozwoju ludzkości. Rozwijamy się jednak tam. W tym rozwoju są różne rzeczy, może i nieudane czasami. Ale no, żyjemy dzisiaj inaczej niż żyliśmy 100 lat temu, a 100 lat temu też ludzie żyli inaczej niż za czasów rewolucji francuskiej, kiedy ścinano na gilotynę, więc jest jakiś postęp. I on będzie szedł do przodu, niezależnie od tego, jak bardzo będzie chciał być zatrzymany przez tak zwanych kontrrewolucjonistów. Świat będzie szedł do przodu, bo ludzie mają swoje pragnienia, których nie da się jakby zamknąć, zastopować, anulować. To nawet w dyktaturach się tego nie da zrobić. Dyktator chce, a ludzie chcą coś innego. No i to się rozchodzi, jest napięcie i wygra jeden albo wygra drugi. Ci zginą, bo tamten będzie chciał cały czas czegoś innego. No to cały czas jest w historii ludzkości, ale jest ten postęp i do przodu idziemy zdecydowanie. Więc na pewno za 5 lat, nie wiem czy politycznie, ale na pewno będziemy jeszcze dalej w rozwoju społeczeństwa w stronę progresywności w Polsce, niż jesteśmy nawet dzisiaj. I ja, kiedy mówię o tym, jaka jest sytuacja Polski dzisiaj, tego katolicyzmu i tak dalej, to mi zawsze przychodzi na myśl, co to się stało w Hiszpanii po upadku Franco. I myślę, że my będziemy w przyszłości, mamy szansę być społeczeństwem tak postępowym, jak Hiszpanie są dzisiaj. Po tych doświadczeniach ostatnich lat. Niekoniecznie, bo że potem jednak powróci jakaś tęsknota za światem bardziej konserwatywnym, oparty na jakieś wartości inne. Tak. Mówimy o tej sinusoidzie. Pan Maciej Jakubowski. Szanowna Pani Klementyno, popieram walkę kobiet o swoje, ale nie podoba mi się wulgaryzacja języka i zachowań aktywistów. Czy nie lepszy efekt dałby spokojny dialog połączony z wysoką kulturą osobistą? Wtedy oponenci mieliby wytrącony z ręki argument o zwykłej awanturze. Z pozdrowieniami dla Pani Moniki i dla Pani. Dziękuję bardzo. Żeby dialog zaistniał, dwie strony muszą chcieć rozmawiać. My od kilku lat walczymy o to, o co walczymy, ponieważ nikt z nami nie rozmawia. A kiedy mówimy wyraźnie coś, że czegoś sobie nie życzymy, że czegoś nie chcemy, to jesteśmy olewane. Tu nie ma sytuacji, nie ma żadnej sytuacji dialogu. Całe społeczeństwo polskie, to opozycyjne, uliczne, jest sfrustrowane właśnie z tego powodu, że nikt nie chce nas wysłuchać nawet na chwilę. Młodzież idzie do Czarnka, żeby z nim rozmawiać. I to są właściwie pierwsze sytuacje, że nie żeby Czarny był takim wspaniałym człowiekiem o wielkim sercu, że on jedyny przyjmuje młodzież, że sądzę, że jest to po prostu tylko i wyłącznie PR-owe zagranie. Ale nie ma w ogóle woli dialogu ze strony rządzących, żeby posłuchać, co społeczeństwo, co ludzie, co młodzież, kobiety albo inne grupy społeczeństwa myślą, chcą, czy mogłyby się jakoś zaangażować, współpracować i tak dalej. Ta szansa była gdzieś kilka lat temu może, kiedy się zaczęły pierwsze protesty na przykład kobiet, można było wtedy otworzyć, no to prosimy bardzo, w takim razie przyjdźcie i powiedzcie, jakbyście chciały, bo widzimy, słyszymy tutaj wielki sprzeciw, to w takim razie no, rozumiemy, że coś jest nie tak, może czegoś nie zrozumieliśmy. Nie było nigdy takiej sytuacji. Jak nie ma takiej sytuacji, to człowiek dochodzi do desperacji i to jest efekt desperacji. Używanie innego języka, wyrazistego, bo tu nie ma żadnej rozmowy. Nikt nikogo nie słucha. Nas nikt nie słucha. My się słyszymy, właściwie cały świat nas słyszy, tylko rządzący nie chcą wyciągnąć z tego wniosków. Pan Bartosz Baranowski. Szanowna Pani Klementyno, nauczony odpowiedziami poprzednich gości Pani Moniki, chciałbym poprosić o Pani osobistą definicję kradzieży i podanie sytuacji, w jakich kradzież jest usprawiedliwiona. Pozdrawiam serdecznie Panią i Panią. Też dziękuję. Kradzież jest usprawiedliwiona.
zupełnie inaczej. Ja się, tak jak powiedziałam, ostatnimi czasy zajmuję badaniem ruchów rewolucyjnych z początku XX wieku, końcówki XIX wieku. Tam bieda była tego rodzaju i takiej skali, że jakby zapraszała do tego, żeby kraść, bo nie było innego sposobu na przeżycie. Po prostu się umierało z głodu. Więc w takich sytuacjach jest to jakby dla mnie oczywiste, że ona jest usprawiedliwiona. Kiedy jest taka ogromna dysproporcja pomiędzy tymi, którzy mają wszystko i dużo, a tymi, którzy nie mają nic i wręcz umierają właśnie jak zwierzęta. To nie jest godne życie. Ale jeśli przenieść to na przykład na pole praw kobiet, którym mi się zajmuje, to jest to właśnie, o czym mówimy. To jest PiS jakby wypłynął bardzo na fali tego, że oni zwracają ludziom godność. A godność kobiet, przepraszam, i możliwość podejmowania właśnie decyzji o sobie samej, o tym, jak ja chcę żyć, nie ma tego. To jest nam w tym momencie ukradzione. Oprócz różnych milionów i miliardów pieniędzy, które również idą gdzieś na różne konta. Pan Paweł Rudnik. I tutaj jest aż 5 pytań. Może na wszystkie nie damy rady, ale postaram się jak najwięcej. Popieram działanie tradycyjnych ruchów feministycznych, ale jestem zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich nowoczesnych, w cudzysłowie, odłamów tego środowiska, na przykład w temacie parytetu według kryterium płci. Skoro feministki domagają się parytetów na stanowiskach kierowniczych czy w zarządach firm, to dlaczego te żądania dotyczą one tylko lepiej płatnych stanowisk czy lżejszych fizycznie zawodów? Zapytam nieco złośliwie. Kiedy zostanie przeprowadzone odgórne odfeminizowanie według parytetów zatrudnienia w branży beauty, nauczaniu początkowym czy przedszkolnym i odfacetowanie na przykład w branży budowlanej? No wtedy to nastąpi, kiedy mężczyźni będą chcieli być przedszkolankami, kosmetyczkami i opiekunkami na przykład. Wtedy to może kiedyś nastąpi, ale na razie nie ma chyba zbytnio takich chętnych, chociaż nikt im nie zabrania, żeby się tym zajmować. Więc to jest pierwsze pytanie. Natomiast są kobiety, które pracują w różnych firmach i nadają się na stanowiska kierownicze, a z powodów często płci, urlopów macierzyńskich i tak dalej, bo dzieci będą chorowały, więc lepiej, żeby to był mężczyzna, nie dostają tych stanowisk. To jest ten problem. No ale to również kobiety niespecjalnie chcą pracować w branży budowlanej, ciężką pracę fizyczną wykonywać. No, tak jak panowie nie chcą być opiekunkami. No, po prostu to nie jest tak, że to jest jakiś sztywny podział, że to w takim razie będzie 50% tu, 50% będzie tam i wszystko wszędzie musi być porówno. No oczywiście są jakieś predyspozycje, są jakieś zamiłowania ludzkie, są też rzeczy rzeczywiście jakoś związane z płcią, w sensie, że opieka i tak dalej była jakby historycznie domeną kobiet, więc jakby to łatwiej idzie z tej strony. Ale to nie znaczy, że oczywiście mężczyzna nie może takim opiekunem zostać, nie znaczy, że nie może zostać kosmetologiem, tak? Nie może pracować w branży beauty, tylko że no widocznie nie wiem, jak to wygląda, ale no, znamy wiele kosmetyczek, rzeczywiście panów nie pamiętam. Natomiast ten tradycyjny i nowoczesny feminizm bardzo mnie interesuje, bo nie wiem, co to znaczy ten tradycyjny feminizm. Byłabym bardzo ciekawa tej definicji. No myślę, że chodzi o takie, wiesz, nie, no, równe tworzą kobiety i on jest taki, jakie są kobiety. Po prostu odpowiada tym temperamentom, jakie one ze sobą noszą i jakimś tam wizją świata. Jeśli w momencie tym jest taki, jaki jest, to odzwierciedla to, co się wśród kobiet po prostu dzieje w tym momencie. I jest taki, jaki jest. Będą inne momenty, może będą inne fazy, fale, czy nie wiem, jak tam to zwać, feminizmu. W tym momencie on jest wojowniczy, ponieważ czujemy się w sytuacji ekstremalnej, zwłaszcza w kwestiach, które dotyczą naszego ciała. Ja pamiętam rok 2016, jak ja odbieram to jako atak, fizyczną przemoc, którą ktoś chce zastosować wobec mojej córki. To było dla mnie niewyobrażalne, że ktoś może iść tak daleko w swojej chęci sterowania czyimś życiem, żeby sobie dawać prawo do zmuszania mnie i jeszcze karania za moją biologię. To nie jest moja wina, że się urodziłam dziewczynką kiedyś. No nie mogę być za to karana. Na przykład jeśli dojdzie do poronienia, tak? No, a to było tak napisane to prawo wtedy, że i poronienie można było uznać za tak zwaną naturalną aborcję. No to, i dlatego ten feminizm się wygląda tak, jak wygląda. My czujemy się fizycznie zagrożone. Mhm.
Dlaczego na czele ruchu walczących o tak zwane prawa kobiet stoją osoby homoseksualne, na przykład Robert Biedroń czy pani Maria Lempart, czy heteroseksualne kobiety, które stanowią 95% ogółu populacji kobiet, nie są w stanie wyłonić ze swojego środowiska kilku wyrazistych liderek, które naprawdę będą reprezentować ich interesy? Moim zdaniem wyżej wymienione osoby reprezentują tak naprawdę tylko interesy tęczowych środowisk, a prawdziwe kobiety używają jako zasłony dymnej dla swoich celów. No to jest bardzo kuriozalne tutaj zdanie na ten temat. Po pierwsze, liderki się nie wybiera, tylko pewni ludzie mają takie cechy i po prostu się nimi stają. Marta Lempart jest lesbijką, ale jest kobietą. Jakby jest to... Ja też jestem tam w strajku kobiet i jestem jedną z twarzy tego ruchu i jestem heteroseksualna, więc w żaden sposób nie przeszkadza mi to, że mam do czynienia z osobą, która jest jakby w sensie erotyki gdzieś indziej. To nie ma znaczenia. Oprócz kwestii aborcji, bo jakby lesbijki niekoniecznie będą może rodziły dzieci, to jest dużo innych kwestii, które dotyczą kobiet i Marty również jako kobiety. Ona często opowiadała o tym, jak pracowała na stanowiskach kierowniczych i były spotkania zarządu i przychodzili panowie i mówili: o pani Martusia, dzisiaj w takiej pięknej koszulce w kwiatki. To jest takie protekcjonalne traktowanie, jest spotkanie zarządu, jaka rozmowa o kwiatkach i o bluzeczkach. Więc Marta mówiła, że ona odpowiadała: pan ma krawat. Wypipkamy to słowo, żeby nam YouTube tego nie zrobił. Tak, no może tak, choć ja myślę sobie, że czasami no, ktoś chce powiedzieć coś miłego i powie też o bluzce. Tak? W każdym razie to, że są osoby, które są homoseksualne, mi jako kobiecie nie mam takiego wrażenia, że cokolwiek odbiera. Uważam, że to jest świetne, że ludzie potrafią ze sobą razem być i robić rzeczy. I nawet jeśli nie będzie robiła, to jest w stanie zawalczyć o inne kobiety, które będą rodziły jej siostrę, czy kuzynkę, czy jej koleżankę. I pytanie, które tutaj też pan Paweł Rudnik zadaje, ale ono się też powtarza wśród pytań widzów. Dlaczego tak bardzo walczą pani o prawa kobiet do aborcji na życzenie, a żadna z was nie porusza tematu woli czy formalnej współdecyzji w tej kwestii ojca biologicznego? Czy ojciec dziecka powinien być pomijany w tak istotnej sprawie? Może pozwoliłoby to uratować dużą część dzieci nienarodzonych, bo rozmowa dwojga dorosłych ludzi mogłaby zaowocować zmianą decyzji. Gdzie tutaj jest ta wasza wolność? Mówimy o tym, co my czujemy, ponieważ ustawy prawne, które są dzisiaj tworzone, są wymierzone w naszym odczuciu przeciwko nam. Nie są zgodne z tym, jak my kobiety chciałybyśmy, żeby to prawo wyglądało dla nas. W związku z tym dyskusja dotyczy kobiet. Nikt nie dokonuje tutaj napadu na prawa mężczyzn. Więc jakby tej dyskusji nie ma. Jeśli dojdzie do takiego ataku na prawa mężczyzn, to tak samo jak mężczyźni są z nami dzisiaj w tej walce o prawa kobiet, tak samo my będziemy razem z nimi. W imię tej solidarności, o której zawsze mówimy, że kiedy taksówkarze z nami są, to mówimy o sprawach taksówkarzy. Jeśli są osoby LGBT i z nami razem walczą, to my będziemy też walczyć o nich. Tak, jak najbardziej, tylko że w tym momencie niestety to się skupia wszystko wokół kobiecych ciał, więc jest tak, jak jest. Tam jeszcze coś było w tym pytaniu, co chyba pominęłam. Czy ojciec dziecka powinien w istotnej sprawie, może było dużo dzieci nienarodzonych, dwojga osób, mogłoby zaowocować zmianą, gdzie tutaj ta wasza równość? Ja nie wiem, to są kwestie indywidualne, jak pary rozstrzygają o tym, kto decyduje, jak robią, czy chcą, czy nie chcą. Sytuacji jest milion, ja nie mam tutaj jakiejś jednej zasady, jak to powinno wyglądać. Nie będę się mieszać w czyjeś życie, jak to powinno wyglądać. Ludzie sobie to rozstrzygają po swojemu. Nie tworzyłam też do tego żadnych praw. Sytuacja tej może być milion, ponieważ jestem pisarką, więc byłabym w stanie tutaj choćby na kartce rozrysować już kilkanaście scenariuszy od ręki, jak to by mogło wyglądać. No, nie ma tutaj jednego modelu. Jakby. I to, że mężczyzna miałby decydować, ale może być, że nie chce decydować, że jest mu właśnie to na rękę, a miliard jeszcze innych powodów może być, więc... I że doszłoby do uratowania, no tutaj pan mówi. No tak, a może być odwrotnie, że kobieta chce mieć dziecko, a mężczyzna nie chce. Może być na odwrót, tak. Że właśnie doszłoby wcale nie do ratowania, tylko właśnie do aborcji, bo mężczyzna nie chciałby, bo na przykład bo jeszcze siebie po rozwodzie ma już dwójkę dzieci w innym małżeństwie, a tu musi jeszcze trzecie rodzić, tak?
i nie chce już, bo będzie, bo wie, że będzie musiał płacić jeszcze na trzecie, a z tamtymi już alimentami nie wyraża. No są takie bardzo ludzkie, indywidualne sytuacje. I pytanie piąte, które też pojawia się w innych pytaniach, pytania też Pawła pana Rudnika. Nie wiem, czy zna pani przypadek amerykańskiej transpływaczki z penisem Lia Thomas. Według mnie to już naprawdę przesada, aby dwumetrowy facet o sylwetce atlety, udający według mnie kobietę, paradował z przerodzeniem do damskiej szatni i rywalizował z kobietami jak równa z równym. A według pani, jak środowiska tęczowe chcą otwarcie rywalizować o medale olimpijskie, to niech zorganizują sobie własną olimpiadę i ustalą dowolne kryteria według dowolnej kombinacji płci. No i tam jest też link, który tutaj pan Paweł Rudnik wkleił. My oczywiście też dołączymy, będzie pod programem ten link. Nie mam tutaj specjalnie opinii na ten temat. Nie zajmuję się transpłciowymi sportowcami, sportowczyniami. Nie oglądam tego i nie bardzo znam też ten konkretny przypadek. Ale trochę niepokoi mnie to, że jak tęczowe środowiska chcą mieć swoje olimpiady, to nie robią swoje olimpiady. Tęczowe środowiska to są osoby homoseksualne, które wcale nie dokonują na przykład zmiany płci. Tak. Więc tutaj chyba doszło do jakiegoś pomieszania pojęć, więc może to zestawmy, bo chyba nie jest to do końca przemyślane. Może tak szerzej tutaj potraktował tęczowe jako właśnie tutaj akurat tą jedną literkę. Wydaje mi się, że po prostu dzisiaj mamy do czynienia z sytuacjami, na które jakby społeczeństwo, prawodawstwo, sport nie był przygotowany. I ktoś powinien gdzieś siąść i to przemyśleć i rozwiązywać. Ja nie jestem chyba od tego. Nie mam opinii na ten temat. No właśnie, ktoś będzie rozpatrywał i potem będzie to, że jednak nie, no to wtedy, że jest to dyskryminacja tych osób. To jest. Pani Ewa Stypułkowska pyta. Dzień dobry. Chciałabym się dowiedzieć, jaka była przyczyna, jakiś impuls, że zaczęła pani Klementywa zajmować się sprawami społecznymi tak na forum publicznym i kiedy to nastąpiło, czy już na studiach, czy w innym czasie. Ciekawa jestem, bowiem nie wszyscy, nawet bardzo nie zgadzają się z otaczającą rzeczywistością, mają tyle odwagi, energii, samozaparcia, może też siły, aby poświęcić tyle czasu na tak zwane sprawy zewnętrzne. Wiele osób przytłacza zwykła codzienność. Pozdrawiam panią i pani gościa, Ewa. No trochę już pani o tym mówiła, ale... Tak. Ja może nie do końca odpowiadając na to pytanie, powiem tyle, że ja w tym momencie, w tych ostatnich latach mogłam to robić, bo miałam taką sytuację, że mogłam sobie na to pozwolić też. To jest to kwestia tego, co dzisiaj jest w życiu. Gdyby to się wydarzyło 10 lat wcześniej z moim dzieckiem, nie byłabym w stanie. Jasne. Po prostu tutaj kolacja, tu dobranocka, tu do szkoły rano i tak dalej. To byłoby niemożliwe. Nie mogłabym się dać aresztować i tak dalej. Wiele osób jest w takiej sytuacji. I to nie znaczy, że nie są odważni. Po prostu robią tyle, ile mogą zrobić w danym momencie. Ja wtedy bym zrobiła dużo mniej. Może bym nawet nie wyszła na ulicę, bo nie miałabym jak. Zwłaszcza był okres, kiedy była matką samotną i nie było w ogóle opcji. Natomiast moja córka nie lubiła tłumów ani hałasu. Było to niemożliwe. Byłoby to niemożliwe. Natomiast dzisiaj jest inaczej. Mogę to robić, więc to jest kwestia tego, gdzie jesteśmy, na ile sił mamy w danym momencie, jak bardzo coś nas denerwuje lub nie denerwuje i tak dalej. Ale ogólnie zawsze byłam osobą, która się nie, że bardzo udzielała w sensie takim społecznym, jakimś publicznym, ale w jakichś tych swoich małych społecznościach zawsze byłam jakąś osobą aktywną. Więc to się chyba ma trochę też. Trochę się ma, trochę są sytuacje. Moment w życiu. Pytanie zadaje nam sam Władimir Putin. You're welcome. Tak. Czy nie uważa pani, że temat aborcji był używany przez lata, dokładnie wtedy, gdy kolejne rządy potrzebowały zadymy w mediach, by przykryć inne szkodliwe reformy? Co za tym idzie? Czy organizacja strajków nie jest tak naprawdę na rękę rządzącym? Ja nie pamiętam dobrze sytuacji wcześniejszych. Przez też długi czas moje życie było takie trochę w Polsce, trochę poza Polską. Ja nie żyłam tak bardzo polskim kontekstem. Nie śledziłam tego tak blisko i czym innym się zajmowałam. Natomiast od momentu, kiedy to śledzę, czyli jakiś 2015 rok, też od kiedy mieszkam w Warszawie, jestem bliżej tego wszystkiego, co się dzieje, to nie, to takie twierdzenia mnie śmieszą. To jest takie wieczne spychanie, że sprawy praw człowieka, jeśli istnieje jakieś zagrożenie, że mogą być odebrane, że mogą być zagrożone,
to nigdy nie można powiedzieć, że są tematami zastępczymi. Prawa człowieka, w tym prawa kobiet, są prawami pierwszorzędnymi. Najpierw są prawa człowieka, a dopiero potem jest lokalna polityka, a ile dostanie NFZ, a ile coś tam. Najpierw jest ta podstawa. Podstawą jest to, że każdy człowiek jest równo i godnie traktowany. I to jest podstawa. Jeśli to jest zaburzone, to ta cała reszta tak naprawdę po prostu jest tylko, jest przykrywką właśnie do tego, żeby przykryć to, i to się działo nieraz w dyktaturach, żeby nie było widać, że są kołchozy, że są obozy, że jest to czy tamto, że nie wiem, że ktoś jest represjonowany, że jakiś profesor nie wiem, nie jest puszczany za granicę, nie może prowadzić badań naukowych i tak dalej, że jest wysyłany, gdzieś syłany na jakieś prowincje, żeby być właśnie odseparowanym od tego, co się dzieje, żeby nie można było się z nim kontaktować i tak dalej. Kiedy nie ma szacunku do tych podstawowych rzeczy, to cała reszta jest przykrywką właśnie tego. Mhm. Przykrywaniem tego, że tu właśnie nie ma tych praw, nie ma tych wolności. To zupełnie na odwrót traktuje. Pani Elżbieta Buczek. Pani Klementyno, jednym z najważniejszych postulatów strajku kobiet jest nieograniczony dostęp do aborcji na żądanie, bez względu na powody, na każdym etapie ciąży. Jak ocenia pani aborcję w 9 miesiącu, w przeprowadzeniu której pomógł i głośno się tym ostatnio chwalił tak zwany aborcyjny Dream Team? Nie podano powodów tej aborcji, podkreślano, że powód jest bez znaczenia. Pytam jako matka matkę. Czy naprawdę uważa pani, że dziecko w 9 miesiącu ciąży, zdrowe lub chore, nie jest człowiekiem? Można przypuszczać, że kobieta decydująca się na taki krok znajduje się w niewyobrażalnej trudnej sytuacji życiowej. Zapewne w ogromnym stresie. Czy pomoc w aborcji według pani jest najlepszą pomocą, jaką można jej udzielić? Przecież to dziecko, które się nie zdematerializuje, ale nadal trzeba je urodzić, a podczas porodu wyzwalają się hormony, które wpływają także na psychikę matki. Co jeśli ona po czasie zmieni zdanie? Czy są według pani znane jakieś badania, statystyki dotyczące długofalowych skutków aborcji dla psychiki kobiet? Po pierwsze, muszę zdementować, strajk kobiet nie walczy o prawo do aborcji do 9 miesiąca. My mówimy, jednym z takich ostatnich pomysłów, który wyszedł podczas tych miesięcy, raczej już poprotestacyjnych, to co pani mówiła, gdzieś się pojawiło wcześniej, że czy nie lepiej pracę pozytywistyczną, to my owszem wykonujemy jedno i drugie naraz. To nie jest, oczywiście protesty są głośniejsze, więc się przebijają do mediów łatwiej. Natomiast to na przykład jak pracowałyśmy w Radzie przy Strajku Kobiet, Radzie Konsultacyjnej, ile osób to było zaangażowane i jakie tam powstawały projekty i tak dalej, to tym się już mniej interesowano. Natomiast tam powstało bardzo dużo bardzo konkretnych rzeczy, które oby w przyszłości miały szansę realizacji. I tam między innymi pomysł był jeden taki, żeby po prostu aborcję zdepenalizować. Ona wypada z kodeksu karnego i w związku z czym jakby wszystko staje się zabiegiem medycznym. I wtedy prawo medyczne jakby tam decyduje, jakby ocenia kiedy, co, wedle kategorii medycznych, a nie wedle kategorii religijnych czy politycznych, jak ma wyglądać aborcja. Ale nikt w ramach strajku kobiet nigdy nie mówił o aborcji w 9 miesiącu. Więc to są takie typowe przekłamania, które się często pojawiają w internecie, więc dementuję je powtórnie. Strajk kobiet nigdy nie postulował aborcji w 9 miesiącu. Czy znane są jakieś statystyki, badania na temat tego, co się dzieje z kobietami po aborcji? O historiach, które ja słyszę i osobach, które się zajmują pomaganiem osobom w takich sytuacjach, kiedy potrzebują aborcji, wywiady, które czytam z osobami, które dokonały aborcji, to jeśli one decydują się na dokonanie aborcji, to znaczy, że były bardzo zdeterminowane, żeby to zrobić i głównie czują po tym ulgę. No, to może też się też pojawiać, że relacji, które tak. są jakby w domenie publicznej znane. Sama osobiście nie zagłębiałam się aż tak, żeby czytać jakieś podręczniki psychologiczne czy tak dalej. Nie czuję aż takiej potrzeby. Moje działanie feministyczne po prostu wzięło się stąd, że zostałam wkurzona czymś, ale ja nie jestem ekspertką od wszystkich rzeczy w tej domenie, bo ja jestem ekspertką gdzieś indziej i zostawiam to już po prostu tym ludziom, którzy chcą się tym zajmować. Nie będę się przekwalifikowywać aż tak, żeby się aż tutaj pochylać nad tymi wszystkimi badaniami. Nie mam też na to czasu. Ale z tego, co słyszę, z relacji i tak dalej, to raczej jest mowa o uczuciu ulgi.
Pani Klementyno, pan lub pani o RIBO 666, bardzo satanistycznie tutaj zabrzmiało. Pani Klementyno, jak na razie jest pani jedyną gościnią, która na etapie zadawania pytań od widzów powiedziała widzowi, że pytanie jest niewłaściwe i zagroziła mu przejściem na drogę sądową. Tym widzem był Rafał Ziemkiewicz. Co szczególnie poruszyło panią w tym pytaniu, że tak pani zareagowała? Państwu też pokażemy tą dyskusję, która się między Rafałem Ziemkiewiczem a panią wywiązała na Twitterze i dotyczyło to wspominanego już Margot. No, tak się stało, że pan Ziemkiewicz, znany z nieopanowanego języka, zaczął mi przypisywać czyny, których nigdy nie popełniłam i które nigdy nie padły nigdzie w domenie publicznej wobec mnie. On je wytworzył na bazie po prostu niedoczytania, przekształcenia czegoś, co sobie był przeczytał i zaczął mnie oskarżać o czyny seksualne wobec osób niepełnoletnich i to jest po prostu odrażające. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, ale niestety w internecie ludziom się wydaje, że mogą sobie napisać wszystko, bo po prostu paluszki chodzą po klawiaturze i nie mogą się powstrzymać. Niestety, ale pan Ziemkiewicz troszeczkę przesadził. Jest to niegodne zachowanie. Jest pisarzem, więc chyba powinien umieć czytać. I proponowałam mu kilka razy w odpowiedzi na ten jego komentarz pod tym pani tweetem zapowiadającym rozmowę, że może jednak by przeprosił, a może by przeczytał jeszcze powtórnie, zanim będzie wypuszczał takie oskarżenia. No ale pan Ziemkiewicz jest nieopanowany w swoich twitterowych szarżach. Więc niestety po raz pierwszy w życiu zdecydowałam się, że z tą sprawą pójdę do sądu, bo to jest po prostu dla mnie kompletnie odrażające. Jestem osobą, która zdecydowanie mówi o tym, że pedofilia jest czymś karygodnym i w ogóle rzucanie czegoś takiego wobec mojej osoby... Nie. Naprawdę chce pani pójść do sądu? Tak. Pewne rzeczy nie powinny się wydarzyć. Ta rzecz nie powinna się była wydarzyć. Ja nie chcę tutaj, bo akurat może jest moim kolegą, bardzo go lubię i szanuję, Rafała. Przesadził z tą pewną małoletnością. Natomiast też myślę, że to o czym kiedy powiedzieliśmy, Margo, że pani nigdzie nie zabierała głosu i tylko właściwie tak, on ale zabierał. Tak, ale to nie zwalnia człowieka z czytania ze zrozumieniem tekstów. Jest pisarzem, powinien umieć czytać, jest to jego zawód. A tymczasem tworzy jakieś niestworzone, obraźliwe plotki twitterowe. Nie widzę dlatego żadnego usprawiedliwienia. Czy jest kolegą, czy nie kolegą. Jak jest kolegą, proszę mu powiedzieć, że przesadził. W każdym razie, gdy pani poznała się z Margot, był osobą pełnoletnią. No tak, sama o tym piszę. Tak. Nie wiem, co mam jeszcze tutaj dodać. Pan Marcin Ozon, dlaczego poparcie dla strajku kobiet tak bardzo zmalało? Dlaczego lewica w Polsce ma tak niskie poparcie? A, to jest właśnie to pytanie, które zrównuje strajk kobiet z lewicą. Strajk kobiet nie jest lewicą, a lewica nie jest strajkiem kobiet. To nie są te same rzeczy. To, że lewica ma takie poparcie, jakie ma, to nie jest żadna kwestia strajku kobiet, a strajk kobiet ma zupełnie inne poparcie niż lewica, dużo większe niż lewica, szczerze mówiąc. Więc tutaj jest pewne pomieszanie z poplątaniem. A no, proszę powiedzieć, bo właściwie od początku już nawet ten wywiad, który cytowałam, który pani z panią Martą Lempart udzielałyście razem, bardzo odcinałyście się od polityków, że doceniacie pewne osoby w polityce, które no jakby wcześniej już w tym 2016 roku, to jak chociażby Basia Nowacka, ale że nie po drodze wam z politykami. No tak, ludzie jakoś tak zaczęli myśleć w pewnym momencie, że strajk kobiet i że ponieważ wypowiadamy się na tematy polityczne, to że my jesteśmy również polityczkami i zaczęli nas traktować wedle kategorii polityczka z pytaniami do której partii i czy będziemy kandydować, to jest pytanie zupełnie z kosmosu, a nie dla mnie, więc... Strajk kobiet nie jest ugrupowaniem politycznym. My oczywiście działamy w domenie, która jest związana z polityką, ponieważ tam się tworzy prawo, które nas dotyczy, ale nie jesteśmy ani przybudówką żadnej partii. Wśród nas są zwolenniczki różnych ugrupowań. Nie ma raczej PiS-u, znaczy wśród takich działających, mocnych działaczek nie ma, ale słyszałam na przykład w pewnej miejscowości osobach, które
kobietach, które były związane z Konfederacją, które również organizowały strajki w 2020 roku. Więc jest to naprawdę spektrum bardzo szerokie i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że a ponieważ ja na przykład osobiście lubię partię C, to teraz cały strajk będzie głosował na partię C. Nie ma czegoś takiego. Mhm. Tak jak mówiłam, jest tak szeroki przekrój, że między nami jest bardzo, bardzo dużo różnic, również w tych wyznaniach politycznych. Mhm. Tutaj dużo jest oczywiście o tych pytań dotyczących wulgaryzmów. Także Państwo, którzy je zadawali, to wybaczycie, że już tutaj właściwie już o tym je mówiłyśmy. Też tu jest też było pytanie o ten wywiad mamy świętej pamięci pani Izabeli z Pszczyny. I tutaj rozmawiały o tym, ale pani tego nie czytała. I tu pytanie troszkę inne. Trochę jakby zrobiłyśmy taką parabolę. Pan Sebastian Brejnak. Droga pani doktor, czy widzi pani wśród współczesnych polskich pisarzy, pisarek, umysłowość w jakiejś mierze pokrewną, rymującą się z przenikliwością Gombrowicza i dorównującą jej siłą, jakością, oryginalnością artystycznego wyrazu? Jeśli tak, to kogo? No i są serdeczne pozdrowienia i bardzo miłe tutaj słowa dla mnie. Też mi wstyd jest to przeczytać, ale panie Sebastianie, bardzo, bardzo dziękuję. Wzruszyłam się. Nie widzę takiej osoby. Mhm. Jakby nie ma... W ogóle obecnie nie mamy pisarzy tego formatu w ogóle. Są pisarze, ale nie ma pisarzy tego formatu jak Gombrowicz, Miłosz. A nasza noblistka Olga Tokarczuk? Z całym szacunkiem, ale to nie jest ten format, jeśli chodzi o Gombrowicz, a jakby jakieś podobieństwa. To jest postać specyficzna i ciekawa i mająca swoje różne pola, na których jest świetna, ale ja nie widziałabym jej w takiej kategorii. Przejdziemy do tematu, który pani lubi. Czyli... do tego, że pani właśnie zareagowała i dlatego się dzisiaj spotykamy, czyli temat Ordo Iuris i pan Marcin Świderski. W pani śledztwie dotyczącym finansowania Ordo Iuris koronnym dowodem i głównym celem istnienia Ordo Iuris była destabilizacja polskiego społeczeństwa. Czy stworzenie rządu tymczasowego, namawianie do niszczenia zabytków sakralnych, dehumanizujący język wobec swoich przeciwników i sojuszników, sojuszników tutaj jest Szymon Hołownia podany w nawiasie, próba obalenia legalnie wybranej władzy przez liderki strajku kobiet nie była największą próbą destabilizacji państwa w historii III RP? Słuchając pani rozmowy z Tomaszem Piątkiem, gdy poruszony został temat bezczeszczenia symboli religijnych, w pewnym momencie miałam wrażenie, że nie jest pani świadoma tego, że takie działania autentycznie mogą dotykać dużą część społeczeństwa. Czy taki pogląd wynika z pani ignorancji i wąskich horyzontów myślowych? Jest skierowane na polaryzację nastrojów społecznych, czy też jest na nim jakimś elementem politycznej walki? I w nawiasie taki odpowiednik z bezczeszczenia totemów zantagonizowanego plemienia w czasach prehistorycznych. Jaka jest społeczna korzyść z takiego wandalizmu dla całego podzielonego społeczeństwa? Rozumiem, że tutaj głównym tematem jest znaczy jest przejście wandalizm. Nie, myślę, że tutaj, że jakby dwie rzeczy się tutaj, że wandalizm, że Ordo Iuris pani zarzuca destabilizację polskiego społeczeństwa, natomiast, że no, państwa działania też powodują destabilizację, tak myślę, że w dwóch słowach by można było, myślę, że pan Marcin nie będzie się gniewał, że tak to zinterpretowałam. Więc po raz kolejny będę dementować rzeczy. Nigdy nie wzywałyśmy do niszczenia żadnych środków sakralnych. Wezwałyśmy owszem ludzi do tego, żeby wyrazili, co myślą na temat zaangażowania Kościoła w to, co robi rząd, co jest skierowane przeciwko nam. Jak ludzie to wyrażali tak, jak wyrażali. Wyrażali słowami, bądź wyrażali czynami, ale nigdy nie było czegoś takiego, żebym ja mówiła ludziom, że mają... dewastować kościoły na przykład. Mm-hmm.
Poza tym to była tylko jedna taka niedziela, kiedy powiedziałyśmy, słuchajcie, jest dzisiaj niedziela, mówicie dużo na temat Kościoła, macie coś przeciwko temu, wiemy, że oni działają razem z tą władzą. Nie powtarzam dokładnie słów, ale jakby taki był wtedy klimat. Więc powiedzcie im, co myślicie. Raczej wyobrażałam sobie, że ludzie przyjdą na mszę i po prostu zaczną z księdzem rozmawiać i powiedzą mu, co na ten temat myślą. Tak sobie raczej to wyobrażam. No ale to już potem jest kwestia ludzi i ich emocji. Ja nie jestem w stanie tego ani kontrolować. Chociaż w jednym z wywiadów pani bardzo broniła tego tam mazania po tych i że właśnie, że to jest rewolucja i to jak jest rewolucja. W tym sensie, że tak, jeśli tak postanowili się wyrazić, no to tak się postanowili wyrazić. Jeśli mówimy o polaryzacji społeczeństwa, no to my odpowiadamy na to, co ktoś robi nam. To nie jest tak, że ja przyszłam i postanowiłam podzielić społeczeństwo. Ja bym sobie chętnie siedziała w domu i pisała dalej książki. Tylko ktoś przyszedł i postanowił pourządzać nam życie i powiedzieć mi, co ja mam robić ze swoim ciałem na przykład. Więc to jest zupełnie inna sytuacja. I my nie mamy takich mocy ani żadnego wsparcia jakiegoś politycznego destabilizacji społeczeństwa. Jeśli rząd widzi taki opór w społeczeństwie przeciwko swojej decyzji, no to jest bardzo głupi rząd, że nie potrafi na to zareagować odpowiednio i porozmawiać z ludźmi, że a, no to słuchajcie, może przesadziliśmy, coś się stało nie tak, poszło nie w tym kierunku, co trzeba było, nie wiedzieliśmy, przyznajemy się do błędu. Nic takiego nie nastąpiło. To, tak jak już mówiłam wcześniej, powoduje, że ludzie wpadają w desperację, bo nie są słuchani. To nie jest żadne planowane działanie, tylko to jest po prostu wynik emocjonalnych reakcji na to, że się odbijamy od ściany i nikt nie potrafi się jakby pochylić i powiedzieć, no dobrze, to powiedzcie, o co wam tak naprawdę chodzi. No to chodzicie po ulicach, przyjdźcie do nas do gabinetu i na przykład siądźmy, porozmawiamy. Nigdy nie było takiego zaproszenia, z żadnego gabinetu nie przychodziło. Nie wiem, czy byśmy takie zaakceptowały akurat w tamtym momencie już w 20 tak. roku. To już jest inna kwestia zupełnie, bo to nie jest tylko kwestia, czy ja bym chciała pójść, tylko to jest kwestia, co ludzie na ten temat myślą. Ja nie będę robiła czegoś, czego ludzie nie popierają, bo ja nie jestem jakimś możnowładcą, który będzie decydował o tym, jak ma wyglądać cały ruch i tak dalej. Więc to też nie tak wygląda i nie tak działa, ale tutaj jest po prostu takie typowe, my w ramach Strajku Kobiet robimy teraz a propos działań pozytywistycznych, między innymi taki kurs, który uczy rozpoznawać i radzić sobie z dezinformacją. I to, co wiele osób tutaj pisze w tych pytaniach, tam już są zawarte dezinformacyjne elementy, że Strajk Kobiet popiera przerwanie ciąży w 9 miesiącu, że namawiałyśmy do niszczenia świątyń i tak dalej. To są totalne przekłamania, które albo biorą się znikąd, albo ktoś specjalnie to przekształca, które wprowadzają dezinformację. Zmanipulowanie wiadomościami, albo po prostu nieumiejętność czytania, jak u pana Ziemkiewicza, chociaż nie wiem, czy tam jest nieumiejętność czytania, czy po prostu chęć wprowadzenia jakiegoś zamieszania i oczernienia osoby, żeby podkręcić sobie na przykład, nie wiem, cokolwiek. Nie rozmawiałam. Nie rozmawiałam z rekonem na ten temat. Więc ja widzę tutaj po prostu, to jest dla osób, które uczęszczają na nasz kurs, tak naprawdę świetny materiał. Świat internetowy jest światem, gdzie można wszystko zrobić. Zniszczyć człowieka, obalić rząd właśnie. Tam się odbywają takie rzeczy, że nikt nad tym nie panuje. My ludzie nie potrafimy sobie z tym radzić, bo jeszcze 10 lat temu nie mieliśmy takiej rzeczywistości. Nikt nas tego nie nauczył. I to się tak rozpędza po prostu. Dlatego ziemia jest płaska. Ja jestem chora, jak czytam, słyszę takie rzeczy, bo jest jednak jakiś rozum. Są źródła informacji. Można sobie coś sprawdzić. Nie trzeba wierzyć w każdą jedną bzdurę, którą ktoś ci opowie, którą ktoś opublikuje na Facebooku. Naprawdę wyczulmy się troszeczkę na to, żeby być uważnym na to, skąd pochodzą informacje. Co się kryje za tym, że ktoś nam przekazuje je w takiej, a nie innej formie, co chce osiągnąć. Tam jest bardzo dużo po prostu pułapek. Tam jest tak, które tutaj wychodzą. Tak, przede wszystkim jakby są to kwestie, prawda, pewnej emocji. Też nie uczymy tego w szkole, w systemie brytyjskim. Tak. Niektórym jest przedmiot, który się nazywa critical thinking i to jakby... I tego nie ma niestety. Krytyczne myślenie jest podstawą. I tutaj właśnie ten Gombrowicz się kłania. Dokładny, idealny mistrz do nauki krytycznego myślenia. Ja kiedyś sobie nawet żartowałam,
gdzieś tam w momencie, kiedy ta moja biografia się ukazała, a zaczęły się również dziać rzeczy wokół edukacji, że to jest po prostu najlepszy minister edukacji, jakiego moglibyśmy sobie wymyślić, pomimo tego, że pan Gierty chciał go kiedyś z listy lektur usuwać. Ale to właśnie wychowanie poprzez krytyczne myślenie jest jedynym wychowaniem, które może nam pomóc w radzeniu sobie właśnie z tym wszystkim, tym nowym światem, z którym mamy do czynienia, bo nasze społeczeństwo sobie zupełnie z tym nie radzi. Nie mamy żadnego instytutu, nie mamy żadnej szkoły, która by wprowadzała takie programy, kiedy na świecie takie rzeczy już w podstawówkach są wprowadzane. I wrócimy do tego, czego nasza, że tak powiem, znajomość się rozpoczęła, czyli Ordo Iuris. Tak jak mówiłam, no, książka w dużym stopniu możemy mówić, prawda, Ordo Iuris, ale jest to książka, która pokazuje jakby przeszłość, jeszcze zanim Ordo Iuris pochodzi i pewne związki z innymi światowymi formacjami, czy też fundacjami, czy innymi stowarzyszeniami. I teraz pokazał się, który pani tekst i tekst redaktora Piątka dwa tygodnie temu w Newsweeku. Dlatego też gościem był prezes, pan adwokat Jerzy Kwaśniewski. I dotarłam do tego, że taki tekst, współautor teraz tekstu, którym pani pisała do Newsweeka, na stronach Gazety Wyborczej pojawił się kilka lat temu taki tekst. I teraz, kiedy chce się do tego tekstu sięgnąć, jest napisane, że oświadczenie. W wyniku ugód zawartych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych wytoczonych przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej imienia księdza Piotra Skargi, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi, Fundację Instytut na Rzeczy Kultury Prawnej Ordo Iuris przeciwko m.in. spółce Agora S.A., administratorowi serwisu www.wyborcza.pl/gagocza usunęła opublikowany uprzednio pod tym adresem artykuł jako naruszające wedle powodów dobra osobiste Fundacji Instytucji Edukacji Społecznej i Religijnej imienia Piotra Skargi, Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi i Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Zostało to usunięte i jakby sądowo również dostała pani pozew od Ordo Iuris. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Właśnie, dlaczego pani się cieszy? Bo będę miała okazję powtórnie opowiedzieć o tym, o czym pisałam w książce. Ten pozew dotyczy wszystkiego, co zrobiłam w zasadzie w tym temacie, czy to pozew jest przeciwko książce mojej, przeciwko tweetom, przeciwko wywiadom, których udzieliłam, czy artykułom, które napisałam. Więc jest to pozew totalny. Ale odnosząc się do tego oświadczenia, sprawa jest bardzo prosta. Tomek rozpoczął takie śledztwa dotyczące tych organizacji, w naszym przypadku głównie Ordo Iuris, ale również ich założycieli z Krakowa. Ja później to kontynuowałam. Rzeczywiście Tomek wcześniej już dostał pozew i on trwał, aż doszło do tego, do tej ugody. Ale to, że doszło do tej ugody, nie znaczy, że fakty przestały istnieć. Ugoda jest ugodą prawników, ale ugoda nie jest źródłem prawdy. To, że doszło do tej ugody, to jest porozumienie prawników jednej i drugiej strony z jakichś powodów. Dogadali się, żeby tak zrobić. Jedna i druga strona musiała w tym mieć jakiś interes. Dla jednych to było dobre, dla drugich to było dobre. No to jest rozwiązanie prawne. Ale to nie znaczy, że to, co Tomek napisał i co ja później badałam po nim, bo to nie jest tak, że Tomek napisał, a ja przyjęłam, że to, co napisał, jest prawdą. To, co Tomek napisał, ja sprawdzałam. Sprawdzałam, ponieważ te źródła dotyczą kilku krajów i różnych języków. Te języki znam, więc sprawdzałam je jakby od samych źródeł. Nie musiałam sięgać po żadne tłumaczenia, nie tłumaczyłam żadnym Googlem. Po prostu czytam i rozumiem to, co czytam. I to, co tam jest napisane, to tam jest więcej napisane nawet niż Tomek napisał. Ja o tym piszę w książce i jakby też z biegiem czasu, nawet po publikacji tej książki, wiem coraz więcej, bo coraz więcej też materiałów do mnie dociera. Także to, że doszło do ugody, to jest sprawa dogadania się prawników, ale to nie znaczy, że te fakty
przestały istnieć. Ja mam wszystkie źródła na ten temat, mam publikacje i książki, no i to wywiady, dlaczego Gazeta Wyborcza się zgodziła, żeby to usunąć? To trzeba pytać Gazetę Wyborczą. I prawników Gazety Wyborczej. Ale tak jak mówię, ugoda prawników to nie jest źródło prawdy. Jak ja piszę książkę, to dla mnie ta ugoda nic nie znaczy. Ja sprawdzam fakty, z którymi mam do czynienia. Jeśli one nie są zgodne z tym, co sobie prawnicy ustalili, no to nie znaczy, że ja nie mogę o tym mówić, ani o tym pisać. To tylko po prostu znaczy, że pewni prawnicy jednej i drugiej strony dokonali sobie takiego wyboru, że zamiast na przykład iść w proces z powodu, nie wiem, kosztów, z powodu, nie wiem, czegoś tam, wybrali sobie taką ugodę. Proszę powiedzieć, bo też przedstawia się pani jako pisarka non-fiction, czyli literatury faktu, która powinna wyłączać właściwie wszelkie emocje. Emocjonalnie podeszła pewno do Gombrowicza, którego pani lubiła, ale to jest zupełnie co innego. Natomiast no, Fundacja Ordo Iuris i też to stowarzyszenie księdza Piotra Skargi, no powiedziałabym, no budzi w pani negatywne emocje. Tak, na bardzo ile... dużo o niej wiem. Wiem, co robią. I ale wiem, to dlatego, czy też robią. Pani podeszła tak od razu, jakby na ile pani ma takie poczucie jakby swojego obiektywizmu w tym wszystkim? Bardzo ogromne mam poczucie swojego obiektywizmu. To, że jestem zaangażowana gdzieś, nie znaczy, że w tym momencie wyłącza mi się rozum. To jest być może rozumienie właśnie różnych patriarchatów, że wtedy kobieta natychmiast staje się historyczką, o czym mówiłyśmy na początku tej rozmowy. Nie, ja mogę mieć emocje, ja mogę mieć rozum w tym samym czasie. To się nie wyklucza. Wkurzają mnie, a potem siadam i po prostu przyglądam się, co robią. To chciałabym tutaj przedstawić kilka rzeczy, które z Fundacją Ordo Iuris tutaj otrzymałam, też rozmawiając o tym, wiedząc, że pani znaczy, będzie można powiedzieć się... tak, można być pisarką i aktywistką równolegle, to się nie wyklucza. Pisarka ma swój warsztat, ten warsztat nie znika nagle, kiedy ona robi również rzeczy na innym polu. To tak nie działa. Jeśli ktoś jest profesjonalny. Przeczytam tutaj kilka punktów, które właśnie na temat Ordo Iuris w odpowiedzi, w jaki sposób na to, co dzisiaj może tutaj paść. Jestem w posiadaniu. Czyli pierwsza rzecz. Fundacja Ordo Iuris nie utrzymuje żadnych środków publicznych. Nie prowadzi też działalności gospodarczej. Fundacja Ordo Iuris nie utrzymuje żadnych środków od podmiotów rosyjskich lub powiązanych. Blisko 100% darowizn to darowizny osób z Polski. Niewielka, między 2 a 5% części to darowizny od Polonii. Ale tutaj ponownie mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem. Ja nigdy nie powiedziałam, że Ordo Iuris dostaje pieniądze z Kremla. To oni mówią. W pozwie, który ja dostałam, oni mi przypisują zdania, które ja nigdy nie wypowiedziałam, które nigdy nie podają w książce. To jest najśmieszniejsze w całej tej sprawie. Ale jeżeli się czyta... To jest taka obrona poprzez wyprzedzanie pewnych kroków, to co oni robią. Pani redaktor, nie, ale pani doktor, powiem szczerze, że ja i czytając książkę, ale przede wszystkim ten artykuł, on mnie kilka razy, tam bardzo dużo jest, prawda, własnych nazwisk. I kilka razy było taką właśnie, że no jakby, jeżeli to nawet nie przeczytałam takiego zdania, że bezpośrednio, że są finansowani przez Moskwę, to w taką stronę to szło. Jednak w tym ja tekście... Ja pani wyjaśnię, to można bardzo prosto opowiedzieć. I w książce, kiedy pisałam, wiedziałam mniej, więc nie mogłam nawet tyle powiedzieć, co dzisiaj jestem w stanie powiedzieć. A wciąż nie jest to zdanie, że Ordo Iuris jest sponsorowany przez Kreml. Ordo Iuris owszem, współpracuje z organizacjami, które są zinfiltrowane przez Kreml i które są finansowane przez Kreml. Te organizacje są, natomiast ja nie mam w tym momencie dowodu, nigdy tego nie mówiłam, nie twierdziłam, że Ordo Iuris jest finansowany to przez Kreml. To bardzo ważne, co pani mówi. Natomiast Ordo Iuris dostaje, jeśli to właśnie przyniosłam, to są te karteczki, przelewy od tej organizacji hiszpańskiej, która jest wymieniana w Newsweeku, a której finanse i różne dokumenty, umowy zostały wykradzione przez aktywistów hiszpańskich i trafiły na stronę WikiLeaks. I
z tej organizacji hiszpańskiej Citizen Go, która, jak powiedziałam, jest zinfiltrowana przez Kreml, mm-hmm. a jest to bardzo proste do rozpoznania, ponieważ w ich zarządzie zasiada osoba, która jest związana z oligarchą, który jednocześnie ich sponsorował założenie całej tej organizacji. To jest taka platforma petycyjna. Ale tam się pojawia też nazwisko tego agenta. Tym panem, który zasiada w zarządzie Citizen Go, jest Aleksiej Komow. A człowiekiem, który płacił Citizen Go, jest jego jakby szef, można powiedzieć, związany z Kremlem. Konstantin Malofiejew. Aha, jeszcze tam jeszcze Jakunina się trzeci, a Jakunin jest jeszcze jakby wyższą personą, ponieważ jest kolegą Putina z KGB, czyli jakby w całej tej hierarchii jest Jakunin, który jest jakby człowiekiem przeznaczonym od tam 93 do działania na polu religijnym. Z KGB-owca przekształcił się w ortodoksyjnego prawie wyznawcę prawosławia. Pod nim działa Małofiejew, jeśli chcemy to w jakiejś hierarchii zobaczyć, który jest oligarchą młodszym, również działającym bardzo mocno na tym polu religijnym, jest bardzo ortodoksyjny. A dla niego pracuje z kolei Aleksiej Komow, który zasiada w fundacji tej hiszpańskiej organizacji. I w ramach umowy, która została zawarta pomiędzy Citizen Go a Małofiejewem, jego fundacją, było właśnie napisane, że okej, my wam damy 100 tysięcy dolarów czy euro, chyba euro to było, ale wy w zarządzie musicie obsadzić naszego człowieka. No i tym człowiekiem jest Aleksiej Komow. To jest wszystko bardzo jakby proste do sprawdzenia, bo wystarczy wejść na stronę Citizen Go. Tam jest to napisane. No ale każdy w tym momencie może sobie otworzyć Citizen Go. Współpracuje to tak? To nie jest współpraca, to jest kontrola. Zarząd jest od kontroli, zarząd jest od wyznaczenia kierunku. Ten człowiek nie jest tam przypadkiem. Więc z tej organizacji, to co ja mówię, która jest zinfiltrowana przez Kreml i współfinansowana przez Kreml, docierają do Ordo Iuris przelewy. Mamy na to dowód z 2016 roku i to jest właśnie ta kartka, która jest w różnych moich artykułach. Jest na stronie teraz Resetu Obywatelskiego, gdzie napisałam taki tekst, gdzie pokazuję wszystkie dowody, jakby nazwałam to takim historią Ordo Iuris dla opornych. Ci, którzy wciąż nie wierzą i wciąż się pytają o dowody, tam mogą pójść na stronę Resetu Obywatelskiego, wyszukać sobie moje nazwisko i Ordo Iuris na przykład i znajdą to wszystko, co tutaj mam, bo tam jest to pokazane. I pytanie jest, kim jest Ordo Iuris, co ono robi tutaj, jeśli współpracuje z takimi organizacjami. I to nie jest jedyna organizacja. Również ich założyciele są związani z tymi organizacjami. A tutaj proszę powiedzieć, ale teraz... Aha, dobrze, to my to pokażemy. Jak pani nam to udostępni, to będzie też w jakichś tam linkach u nas. Ale teraz nie mogę znaleźć pytania, to by trochę znalazło. W każdym razie jednym z pytań od naszych widzów było takie, że właśnie jakby zarzucacie innych, że biorą pieniądze z Moskwy. Tam akurat to było tak. Natomiast przecież wszystkie organizacje LGBT, organizacje feministyczne, organizacje genderowe są zasilane z pieniędzy Zachodu. No i wiadomo, Soros i tak dalej się pojawia. Więc czemu się oburzać, że ktoś bierze pieniądze z innej strony, czy współpracuje? Się przyjrzeć dzisiaj wiadomościom temu, co się dzieje w sąsiednim kraju, w Ukrainie, temu, co tam robi Rosja, jak wyglądają działania Rosji, jak wyglądają również intencje Rosji. Jeśli Rosja gdzieś wchodzi, jeśli Rosja komuś płaci, żeby coś założył, to nie jest bezinteresowny, to jest po coś. I to są konkretne cele, jeśli chodzi o Europę. To jest destabilizacja Europy i to jest uderzanie w NATO. To są dwa główne cele, które Soros komuś płaci, to jaki... Soros nie jest prezydentem żadnego kraju. Jeśli komuś płaci, to jest dobroczyńcą, który po prostu komuś płaci. Ale on nie ma mocy takiej, żeby wysłać wojska do nas czy do kraju sąsiedniego zwanego Ukrainą. Ale ma... To są zupełnie inne sytuacje. Nie może wysłać wojska, ale może zmieniać, że tak powiem, no właśnie w tej wojnie kulturowej. Ja nie wiem, ile organizacji dostaje pieniądze od Sorosa. My nie dostajemy pieniędzy od Sorosa, z tego co mi się wydaje, nie? Co mogę powiedzieć, dostajemy środki za to z Unii Europejskiej. Jesteśmy jako Polska częścią Unii Europejskiej, więc jest to naturalne, że dostajemy te środki. My jako Polska wpłacamy do budżetu Unii Europejskiej, z tego budżetu też dostajemy coś dla społeczeństwa obywatelskiego. Jest to normalna działalność. Unia Europejska nie zamierza niszczyć Polski, wręcz przeciwnie, Polska raczej destabilizuje Unię. Tutaj po prostu trzeba troszkę wejść w geopolitykę niestety. Mm-hmm. I to są troszkę naiwne pytania tego typu. Pieniądze z Moskwy nie są neutralnymi pieniędzmi. Wolę dostawać pieniądze z funduszy norweskich niż pieniądze z Kremla. Rozumiem. Naprawdę.
Też rozumiem, że jest to też, w tego co pani pisała, Ordo Iuris nie zostało zdelegalizowane nigdzie, ani uznane za sektę. To po prostu absurdalne pomysły. Ordo Iuris działa w Polsce, założyliśmy. To są różne rzeczy, które są właśnie z Ordo Iuris. Rozumiem, że gdzieś w tekście przez panią napisane, czy pana Piątka, było napisane, że Ordo Iuris zostało zdegalizowane i uznane za sektę. Niestety pan Kwaśniewski jest mistrzem w manipulowaniu faktami, więc na przykład kiedy był pani w programie, mówił o tym, że ich starzyści muszą kwiczeć jak świnie. Nieprawda. W tekście też coś takiego przeczytałam. Nieprawda, ponieważ takie praktyki uprawiano w Brazylii, w organizacji, która założyła Ordo Iuris. Ordo Iuris wtedy w ogóle jeszcze nie istniało na świecie. Ordo Iuris istnieje od 2013 roku, a to są historie z lat 60., 70., więc ponownie nieumiejętność czytania. Jeśli Tomek Piątek dokopał się do takich materiałów, to są relacje osób, które wyszły z tej organizacji, tak zwanej TFP, której polska filia założyła właśnie Ordo Iuris. I tam rzeczywiście jest bardzo dużo materiałów dotyczących tego, jak ta organizacja działała jako sekta po prostu. Tam panowały jakby zasady i typowo sekciarskie, znane. Dlatego też ta organizacja w niektórych krajach była delegalizowana albo była oskarżana o sekciarstwo, miała jakieś procesy związane z tym, że jest być może sektą i to różnie było rozstrzygane. Episkopaty się też odcinały od tej organizacji. Nawet Ordo Iuris w tym momencie jest przeprowadzane badanie w Brukseli, czy oni też nie są sektą. Brukselskie Ministerstwo Sprawiedliwości, taki departament, który zajmuje się sektami, dostało takie polecenie, żeby im przyjrzeć. Ale ja nigdy nie powiedziałam, że oni są sektą, nigdy nie powiedziałam, że starzyści u nich muszą kwiczeć jak świnie. To są przekłamania pana Kwaśniewskiego. Wie pani co, myślę, że po tym artykule, gdzie było tak dużo wiadomości, że to się mogło rzeczywiście też zlewać. Ale pan Kwaśniewski powinien umieć to czytać, bo on wie, o czym czyta. Ale też tak pani powiedziała, że Bruksela sprawdza. A z drugiej strony też Ordo Iuris ma status konsultacyjny przy Radzie Społecznej i Gospodarczej ONZ. Uczestnicy w szczytach ONZ i grupach roboczych regularnie uczestniczy w pracach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Rady Europy. O konsultacje prosi nas Komisja Wenecka, Komitet LIBE i zasadniczo utrzymujemy kontakty ze wszystkimi istotnymi dla naszych celów statutowych środowiskami eksperckimi. To niczemu nie przeczy. To wcale nie znaczy, że oni mogą nie być organizacją, która współpracuje z infiltrowaną organizacją przez Kreml. To tylko po prostu pokazuje, jak daleko są w stanie dojść. No ale to już jest. Ale jeżeli ONZ tak nie weryfikuje kogoś, że jednak to nie jest sekta, tylko współpracuje, no to tutaj, a Bruksela to sprawdza, więc to ja jest... Ja nie powiedziałam, że Ordo Iuris jest sektą i w tamtym momencie nie było, jeśli się nie mylę, to było rok około 2016, kiedy dostali ten status. Nie było jeszcze rozpoczętego tego śledztwa, więc ONZ nie mógł tego wiedzieć. Być może jak teraz się dowie, zmieni zdanie. Po prostu w tamtym momencie nie były znane takie fakty i oni występowali jako jedna z wielu organizacji, przedstawili się, że tutaj działają na polu praw człowieka i na tym podstawie ich przyjęto. To, co wiemy dzisiaj, nie było znane wtedy. Czy myślę, że tutaj chyba najważniejsze to zdanie, które padło, bo tutaj jeszcze trzeba było porozmawiać, czy pani by w ogóle widziała coś, że Ordo Iuris robi coś dobrego. Ordo Iuris mówi, że na przykład tam pomagało w ciągu ostatnich lat około 600 rodzinom w różnych rzeczach i około 200 rodzin, którym miały być odebrane dzieci, sprawiło to, że te dzieci wróciły do swoich rodzin. Zamiast wierzyć temu, co mówi Ordo Iuris, chciałabym się wtedy przyjrzeć każdemu jednemu przypadkowi, co oni naprawdę zrobili. Na wielu polach, na których ja ich widzę, jak działają, to z jednej strony manipulują faktami, z drugiej ich tak zwane dobre czyny zawsze mają jakieś drugie dno. Nie wierzę tej organizacji. Nie wierzę im to, co mówią. Każdym razem, kiedy coś mówią ludzie z Ordo Iuris, trzeba to koniecznie sprawdzać. W każdym razie to jest ważne, co pani powiedziała, bo to jakby też jakby kwestia sprawy w sądzie, że nigdy nie powiedziała pani, że Ordo Iuris jest bezpośrednio finansowane. Nigdy tego nie powiedziałam. Niestety, panowie z Ordo Iuris, nie zrobiłam takiej pomyłki. Pani Klementyna, ale ciekawe jest to, że oni mówią, że ja to mówię. Myślę, że to daje dużo do myślenia. Jest jakaś oczywiście taktyka obrony, ale ciekawa taktyka obrony.
zobaczymy, co po obejrzeniu naszego programu, czy pan Jerzy Kwaśniewski jeszcze będzie to komentował do juris. Mam nadzieję, że dyskusja może się potoczyć dalej. Pani Klementyno, czy, bo taki jest zwyczaj, że gość na koniec może coś powiedzieć takiego od siebie. Ojej, nie byłam na to przygotowana. To spontanicznie. Co ja mogę od siebie powiedzieć? Nie wiem, żyjmy, dajmy żyć innym. Takie bardzo proste przesłanie. Troszkę mniej kłamstw, trochę więcej myślenia, trochę więcej solidarności i empatii wobec siebie i będzie wtedy całkiem okej, jak dojdziemy do takiego chociażby poziomu. Pewne rzeczy cała są, reszta jest bardzo druzgocąca. Pewne rzeczy są nierozwiązywalne, tak jak kwestia tego, kiedy zaczyna się człowiek, czy kwestia kary śmierci, czy kwestia eutanazji, to są takie rzeczy, których pewnie ale nie ja ma. Ale na ten temat nawet nie wypowiadam, bo ja nie mam rozstrzygnięcia tego. Ja tylko po prostu bym chciała, że ponieważ jest to niewiadome, to pozwólmy ludziom to rozstrzygać. Samym ludziom, a nie, że ktoś przychodzi z dyrektywą i mówi mi, jak ja mam to rozstrzygnąć. To jest jakby trochę za daleko idąca ingerencja. Państwo jest od tego, żeby ustawiać pewne filary, tak żeby się jakby to wszystko mniej więcej trzymało, przynajmniej mniej więcej. Jakieś kwestie finansowe, takie, śmakie, owakie. Natomiast to już jest sfera nasza prywatna. My nie potrzebujemy państwa tutaj do tego, żeby o tym decydować. Nie jest nam w ogóle potrzebne. Pani Klementyno, bardzo dziękuję, że była pani gościem, że mogłyśmy wyczerpująco porozmawiać. Dziękuję również. Mam nadzieję, że państwo dotarli do końca, bo ta rozmowa była chyba długa. Mniej więcej takie, jak jest większość tak? naszych rozmów. Tak. Okay. Dziękuję, pozdrawiam bardzo. Ja również dziękuję i też dziękuję państwu, że wysłuchaliście. Czekam jak zwykle na wasze komentarze. No i wkrótce jakaś kolejna rozmowa. Do zobaczenia.